Dobra, wysyłam ci zaproszenie. Burn, baby, burn. Miał, daj mi dostęp do Battlemechów, proszę. Miał? Tak. Stalker, widzę, jest porządnie uszkodzony. Nie chcę go naprawiać ostatnio. Dobra. Jak to wygląda? Tego Kintara 1.8 może schować? Myślałem, że chciałeś, żeby był pod ręką. Zostawiłem cię. Stalker, nie pamiętam, co ja mu zamontowałem teraz zamiast tego wszystkiego. SRM-y 6 i Artemisy potrzebujemy. Left arm. Dobrze, że to przetrwało. To najpierw go naprawmy, a potem zobaczymy, zrób... O kurde, co tu się stało? Ty przewinęłeś czas, czy kancelowałeś zamówienia? No nie, jest dobrze. SRM 6 mu zamontowałem. Ma 3 tony wolne. O kurde. Czekaj. SRM Amo. Tak. Cooling hits. Max armor. LRM-20. Trzy tony. 5 ton. LRM-10, ale dobra. Przebuduję go. Aha. Okej. Dobra. Musiałem przebudować go trochę. Będzie taki zbalansowany. Żeby nie podchodził tak blisko. Dobra, Nightstara, poczekaj chwilę. Co ja chciałem zrobić z Nightstarem? Chciałem tego Nightstara wypróbować. Medium Pulsizer i RPPC. Zrobić loadout. Double hitting. Ja tylko miejsce na jeden ten. Amunicję w nogi. Weź jakąś normalną misję, to zabawimy się. To mogę już lecieć? Bo też tak. Czeka nas kolejna misja z koordynatami. No nie wiem, czy ten... Trzeci punkt. Chcesz misję od razu robić? Wszystko jest naprawione.
Tak, no co, tą grę już trzeba skończyć, a nie latać. To już będzie koniec kampanii, wiesz o tym, nie? Koniec gry. Czy my potrzebujemy amunicję, czy jak? Nie ma tego? Poza tym, jeżeli jesteś przy misji kampanii, to zaraz przy niej obok jest bardzo zaawansowany ten tryhard, wiesz? Bo to wylatujemy już poza ten, poza system, tak? Powiedz mi. Gdzie jesteśmy na mapie? Czy wróciliśmy poza mapę gry? Tak. No to jesteśmy tutaj... w Uncharted Space. No to właśnie przy mapie najbliższy trade hub zaraz przed tą misją to jest tam, gdzie są najlepsze te bronie, bo to już jest ostatnia misja. Słyszysz? Michał. Tak. Pominąłeś bardzo istotny ten tryhard. Czy możemy tam polecieć, czy nie? Najbliższy ten trade hub od tego Uncharted Space. Tam jest ten. Michał, czy jesteś tam? Tak, jestem. Już przystępujemy do kontraktu. No się pytam ciebie, czy słyszysz, co do ciebie mówię, czy nie? Znowu będzie, nagrane to, że ja mówię do ciebie, a ty nie odpowiadasz jej. To możemy coś cięższego wziąć, nie potrzebujemy stalkera. Mówię ci, że przed tą misją, to jest końcowa misja gry, rozumiesz? To najbliższy trade hub, tak jest, uwierz mi. Przed tą misją, to jest końcowa misja gry, rozumiesz czy nie? Przed tą misją jest trade hub niedaleko. I do niego mamy polecieć, żeby kupić sobie sprzęt lepszy, rozumiesz? To jest jedyne miejsce. Najwyżej poprawimy, jeżeli... O Boże, ty mój, no. Tak. Tomek, ja teraz mam koniec przerwy. Nie wiem, no bo... Wypadajmy misję i nie gadajmy. 20 minut zwarnowane. Ja ci mówię, że jakoś dziwnie grasz tą grę. Mogę się zatrzymać po drodze. Ja nie chcę jej przedłużać, dobra. Zobaczymy, co jest grane, to jest wszystko tak wyolbrzymiane. Niby te misje miały być super trudne, a wystarczyło trochę common sense tactics i wygraliśmy. Po prostu nie należy się wychylać i strzelać z zasłony. Synchronizować ogień. Mieć dobrą situation awareness, żeby wiedzieć, gdzie oni są. I strzelać do nich w pie. Będziesz polecieć do tego trade hubu zaraz na terenie kulisy. To jest przestrzeń. Mówię ci, to jest ten. Potrzeba sprzętu. Mówię ci, to jest sprzęt, się nie interesujesz, tylko obsługujesz machę. Nie wiem, czy nie wziąć tego Nightstara. Nie spróbować go.
Halo? Tak, ładuję. Jestem. Pewnie będzie synchronizować jeszcze 5 minut. Ile zostało czasu? 19. O kurwa. To się muszę brać. Jestem. Thank you.
doors opening. Stand clear. Reactor online. Sensors online. Weapons online. All systems nominal. Comstar's FOB is nearby. Destroy as much of their infrastructure as you can. Once you've hobbled their capabilities, I'll come get you. Expect stiff resistance. They'll have plenty of mechs on the ground, even if they don't have their full complement in place quite yet. Roger that. Make sure you keep the beers on ice, Rihanna. I have a feeling we're gonna want a few after this one is all said and done. Will do, Commander. Good luck. Camille, what's up, Bishai? Dwie sławy, jeden wystarczy. No, gdzie my jesteśmy? Dobra, podchodzimy tym przejściem tu. Podaje nam więcej zasłony. My i oko na lewo. Jäger. Samolot. No dobry wam. Muszę się schować, trafiają tu. Ale mnie ubrą. Do kogo strzelasz, do kogo strzelasz? Eliminujemy najpierw launchery i to wszystkie płatkie cele. A potem płatkie cele, no. Potem osą. Niech wyrzuty zetrą nas na pro. Walki te lekkie, ja się zajmę tym osą. Trzeba zachować zimną krew, jak najwięcej, jak najwięcej. Dobra, osą. Ja tego Wiktora walczę. No ale czemu dywersyfikujesz ogień? Miał mieć te lekkie cele ci zają i co ty robisz? Zniszczyłem 70%, to jest więcej. 70% setki strzelające. Nowe dojeżdżają. Miałe, tutaj stickeda cały czas biega z lewej. I te czołgi, no masakrować. No bo jest więcej, jeszcze z 10 celi odjeżdżam. Nie, to przestań biegnąć do przodu, weź się zatrzymaj właśnie, to jest znowu to samo. Tak. Z obu stron nas biorą, biorą nas z obu stron. No bo idziesz do przodu, ty nie rozumiesz. A gdzie mam jeszcze? Muszę manewrować. Nie, zatrzymać się, stanąć w miejscu za górze, a nie biegać bez kopsu. Tam obójca, nie wiem. Znowu to samo, co z poprzedniej misji. Bo nie znamy misji, nie wiemy jaki mają układ. Michał, to samo, to działa tak samo, tak. Już mamy z tyłu i z przodu gości, po lewej, po prawej. Tak, no bo idziesz ciągle do przodu, widzisz. Nie, to, nie, ja się nie ruszam, no. Jak się nie ruszasz, jak jesteś ode mnie za 200 metrów, tak? To ciekawe. Ziemia się rusza, to stoisz w miejscu. Target acquired.
Od razu się wyczyściło, no nie. Samo się wyczyściło. No nie, no ja idę i ścianam, ale ten... Idę dookoła, tak? Dobra, walcz te budynki. Ja bo nie chodźmy na te budynki. Najpierw już oberwą. Dobra, idę tam wyczyścić. No bo zaraz kolejne gówna wylądują. Wyczyść tego mecha do Spidera. Ląduje wsparcie. Cześć. Ej, przy... Gdzie oni są? Lety. Niewielkie. Aj, to tylko niech nasi niszczą budynki, a my się skupmy na tych celach, okej? Okay? Nie ma co rozpraszać siły ognia. Bierzemy ich szybko, wracamy do domu. Ale w szarochoka. Teraz skate'a. Dobra, mamy nasze? Tak. Zleciłem jedną rękę, ale to nic. Still the best ops commander in the entire inner sphere. And I'll take on anyone says different. Alright, enough of that. Go on and get to the pickup point. Copy that. On my way. Ląduje wsparcie, uciekamy w kątce. Czy rozpierdalamy ich? Target acquired. Z Archerem. Dobra, tego jak to się nazywa. Przestańcie palić tego Jägera, on już nie ma broni. Jager jest już pikiem miał. Cicada w nogę walczy. Dobra, uciekaj do tej strefy zrzutu. Widzę raz. Ten. Nasz lądownik. Dawaj, szybko. Możesz się trochę misję wykonać. Zabieram misję. Straciłem jednego LB 10. Nadzieję, że mam jakieś zapasowe.
extraction. Tylko rękę straciłeś, spoko. Prawie drugą, ja też rękę straciłem. Nieźle. Poczekaj, jakie masz broni ciekawe, poczekaj mi, o. Kurwa, tutaj LBX jakiś znaleźć, to jest normalnie... Wybierz sobie, co chcesz. Że my tu nie ma nic fajnego. CK da... za pieniądze. Javelin, LRM, LRM. Nie było small laserów? Dobra. Straciłem rękę. Dobra, no, powiedz mi, czy możesz prosić do Trade Huba, tylko jak tylko wylecisz z tego Uncharted Space? Powiedz mi, jakie broni tam są. Słyszysz? Tak, już się stąd zabieram. No dawaj, lecz. Najpierw wylec stąd i później pogadamy z Ryanem, jakie będę robić naprawę, okej? No i nie można tak. Jak zawsze nie? Musisz w pierwszej kolejności do niej iść. Dobra, powiedz mi, co są bierzemy. Wcześniej tab. A jest jeszcze jeden punkt do wzięcia. Jaki jeden punkt jest do wzięcia? Przecież już wyszliśmy z tego. Ja potwierdzam, kiedy wychodzimy. No nie wiem, ja zaznaczyłem tam coś. That was an impressive display of force, Commander, with that forward operating based Hubbold and Comstar relying from our attack, reeling from our attack. We've once again bought ourselves some precious time. Excellent work. Mówiłem ci, że to jeszcze nie koniec. No to ja ci mówiłem, dlatego polecę raz do tego Trade Huba, jak jest tylko poza Uncharted Space. To jest najbardziej zaawansowany Trade Hub w całej grze. Dobra. Nie nabijało kosztów. Masz 12 milionów te. I dwa mecha. Czemu nie wziąłeś tych javelinów? To ty wybierałeś, nie? Ty, a to dziwne, bo ich nie zaznaczyło, gdzie my są? Się wrzuciło do tego, do... Skolca, ale czy po nie rozumiem. Hello, Commander. The cześć, moment we've been waiting for is finally here. You've unlocked the last set of coordinates. Teraz są ostatnie koordynaty. They point to another unexplored system. HD438297. It's well beyond the inner sphere's outer boundary. Deeper into the periphery than we've ever ventured. Let's hope Comstar hasn't beaten us there once again. Well, we're about to find out. But these coordinates are more than two decades old. There's no telling if we can trust them. The coordinates we could jump and find ourselves stranded or facing a fate far worse. Hell, your father may have been laying a trap for whoever found the coordinates and unlocked them without his permission.
The other coordinates each led somewhere noteworthy. There's every reason to believe these ones will lead somewhere even more significant. That may be true, but it's still going to require a leap of faith, Commander. Are you willing to take that risk? Absolutely. I'm going to that system, Rihanna, and I'm going to learn the truth about my father, no matter what. You have to decide for yourself whether or not you're willing to take that same risk. I wouldn't hold it against you if you wanted to sit this one out. We're a team, Commander. Where you go, I go. I'll inform Once we arrive, you know where to find me. Roger that. Dobra, lecę do huba. Gdzie to w ogóle jest? Tylko jak wyleci z tego Uncharted Space. A, to niedaleko. No, jest niedaleko. Dobra, lecimy do Hartsfield. Przejażdżka za 450 tysięcy. LB10. Kurwa, potrzebowałem jeszcze jednego ten solid stack. To jest jak AC10. Tylko, że nie rozrzucana. A używa tą samą amunicję. LRM 10 ST może. Możesz coś dla mnie zrobić? Sprawdź, która jest godzina w Sydney teraz. Bo nie wiem, czy nie męczę tej babki za późno, wiesz, ona ma dzieci. Odezwała się. Jest na drugim końcu świata. Sydney jest godzina 10 wieczór. Okej. Okay. Miał, czy możesz kupić LRM 10 i tak, już tylko się z nią pożegnam, więc. I czy jest LBX? No to dlatego jesteś taki nieobecny, kurde. O kurde, kończy mi się broni na wymianę. Musisz mi coś kupić, mi. Dobra, pożegnałem się, co mam kupić? Bo ja wiem, że schodzić zaraz, nie? LBX-y. LBX 10 jest jakaś? Patrz. Nie ma. AC-20, Burstfire są... O kurwa, ale co jest upgrade'owanego? Double hit synki są jakieś? Nie. To muszę przebudować swojego i zamontować mu ten... Kurde. A ja to coś muszę zrobić. Czekaj, mamy Javelina, tak? Muszę zamontować te dwie... 40... AC-10 sobie zamontuję, czy dwie. Dobra. Napraw atlasy. Kurde, najgorsze jest to, że... za mało amunicji mam, cholera, przez te... No dobra. Small laser, muszę z jednego lasera zrezygnować. W końcowej misji to wrzucę mu dobry M-Laser.
LRM 10 ST możesz kupić. Mu wyślę ci, upgrade'uję te wyrzutnie rakiet. Ile ona kosztuje? Daj ci, przebuduję go. LRM 10 ST? Pół miliona. I a medium lasery to wtedy tylko najtańsze te w ręce, bo to nie ma sensu wstawić te lepsze. Pół miliona to kupuj. Na którym ona jest poziomie? Kupiłem. LRM 10 ST. Są też tagi. LRM 10 ST. Tak, na pierwszym poziomie masz. Nie, LRM 10 ST. Jest czy nie? Kupiłem. Na którym poziomie? Czwartym. LRM 10 na czwartym poziomie, czy 10 ST? Ty nie kupiłeś, to ty gadasz. A nie, kupiłeś do wzrok. Aż dołożyłem ci Streamfire i Medium Laser ci zamontuje lepszy. Ale to tylko w Center Torso się bardziej opłaca. Te lepsze wpalić. Masz. A to gotowe. Dobra. Kurwa, nie wierzę, że LBX-ów nie ma. Możesz przewinąć czas i sprzedać te CKD i to gówno. Kurwa, Marcin nic z Kuby nie napisał, ty też nic i znowu wyszło, że Foterek się nagadał. O Boże, ty moja, co ty piszesz, że my do niego będziemy pisać? Wiesz co, nie narzucę, ja do niego napiszę, spokojnie. Chodziło o zwykłe pozdrowienia, ile to się pisze jedno zdanie? O Boże, ty moja, no to fakt, ale ja to od razu zajęty, widzisz. Też pewno ma dziecko, on to rozumie pewnie. Gdybyś miał do niego na 15 minut zadzwonić, to bym rozumiał. Potrzebujesz heatsinki? Tak, czy są podwójne? Ale nie, chodzi o to, że to jest hero mech. Nie, nie, nie. Za 5 minut. Normalnie powinien sprzedawać podwójne heatsinki. Nie ma. To zawsze możemy, nie potrzebujemy, mamy wystarczy. Mamy 7 jeszcze, oprócz tego to jest pomontowane, więc spoko. View system, let's go. Straciłem siłę ognia, to. Szef się I see it. A derelict jump ship. And those markings. Yeah. Starlink Defense Force. It's incredible. I po co nam ten statek? Zamiast Lostech. Krążownik sił zbrojnych, defensji. Czy to jest chyba ostatnia misja, rozumiem, tak? Commander? Tak. So, what are we dealing with, Rihanna? That derelict jump ship is a hell of a sign that you've stumbled onto something major. Yeah, not every day you see something like that. From what I can tell from my initial scouts, there's a massive Starlink defense force base on this planet. One that's constructed almost completely underground. Jesus, and Comstar? No sign of them anywhere. I think we're the first people to stumble on this planet in over 200 years, Commander. The pathway to the underground fortification is a series of defensive terraces that ascend to a pair of reinforced blast doors. They've been carved into the side of the mountain and mark the main entrance. If that weren't intriguing enough, there's obvious signs that a major battle took place on those terraces at some point in the past. Let's get down there and take a closer look. My thoughts exactly. But if we want to know what lies inside that citadel, I'll need to find a way in myself.
While I do that, you and your Lance will have to stand watch. Is the briefing ready? For whatever it's worth, yes. We can launch anytime. Good. Gear up. Time to find the truth, whatever that may be. Copy that, Commander. Okay, Commander, I will make this short and sweet. I'm going to drop you onto one of the defensive terraces, well below the main entry to the base. After that, I'm going to park the dropship close to the entry point, then search for a way inside. Once I'm in, I will report back. Chris is going to run overwatch from above in an eye dropship. Anything I foresee happens, he'll be your eyes and ears. Tego Nightstara nie chcesz? Jako ostatnią misję? Ostatnią misję? Nie, dobra, nie ma co kombinować. On jest ci pętak, on byłby dobry, bo on... dosyć dużą... Szczerze mówiąc, to tutaj będzie tyle celi, żeby się anihilator przydał. Dobra, daj mi tego, daj mu Atlasa, ja wezmę Nightstara i będę snajpować, okej? Okay? Jestem go. Nie wiem, Nightstar czy Anihilator. Potrzebuję siły ognia.
Halo. Oj, Michał, jesteś tam? Tak, przecież ładuję. 37% ci ładuje. A długo to? Nie wiem co brać, zapisałeś przed tą misję, tak? Ja to robię anihilatora, to potrzeba siły ognia. Ale to długo ci ładuje mi. Zróbmy co możemy, jak się nie uda, to dobrze, to dobrze. Nie wiem, ciągle się zastanawiam co wziąć, bo Gauss ma niezły zasięg. Będzie potrzeba taktyki i odległości, będzie trzeba oszczędzać pancerz. 1500 metrów ma Gauss zasięg. To no, trzeba się jeszcze zastanowić. A no, anihilator ma 2x4, te dwie AC-10, dwa LBX-y. Nie wiem, zobaczymy jak w tej konfiguracji nie wypali sobie. To biorę tego. Biorę anihilatora. Ile będzie w miarę dobre. Gówniane bronie trochę zamontowałem sobie na ostatnim. Jesteśmy mityczni. Constar nas nie lubi. Star League Defense Force Base. Underground. A czego my w ogóle szukamy? Jakich odpowiedzi my szukamy? Na to. Szukamy odpowiedzi na nic. My szukamy salwek sprzed kilku set lat. Nienaruszoną. Ten koleś wygląda jak nasz główny wróg, szczerze mówiąc. Spears. Co?
85%, kurde te. Zdążyłem już 3 razy się zastanowić, którego mecha chcę brać i nie wiem. Nadal. Temu 4 ultra autokanon 5 zamontować na nic za to. Ale za późno już. Będzie dużo wrogów, dużo wrogów, dobra. Dobrze, że wziąłem tego anihilatora, bo będziemy potrzebować coś, co ma takie puch, pierdolnięcie. Mogłem sobie lepsze bronie zamontować, ale no dobra. A teraz za późno, żeby płakać. Co? No, to jakaś masakra. Ten Atlas RS też nie jest w sumie zły. Mówiłem, że on okrojony, a on nie tak nie jest taki zły, bo on ma zamiast małych energetycznych. Mam 10 milionów taką ciepłą, parę razy go widziałem na markecie. Gdybym mu zamontował 2 PPC, wyrzutnie rakiet, AC-20. Co? No. Ja mówię, że ktoś mówił o pancerzu i amunicji w ostatniej misji, ja bym powiedział o formacja. Ochrona za przeszkodami terenowymi. Po prostu oszczędzanie pancerza przez układ, przez dobór broni. No, duże drzwi. I'm in, Commander. Beginning my recon now. Dada, hurry up, Ryana. Mam 320 naboi. Nie, to nie ruszaj się, zatrzymaj się, bo musimy się ochraniać, rozumiesz? Coś promocji właśnie rozbił, no. Commander, I don't know how the hell they did it, but Comstar forces have arrived using a pirate jump point. You already have 2 dropships incoming. Prepare to engage the enemy. Copy that. Thanks for the heads up. Gdzie oni lądują? Gdzie oni lądują? Lock and load. No ja stoję, czekam. Tylko niech oni do nas podają, bo to masz te wyrzutnie rakiet i to wszystko pomontowane pewnie.
Target acquired. Ta CKD jest już... Gdzie jest ten? Dobra, ja mam takie opierdolnięcie, że... ...zrządzi się lepiej. Walę z krawa. Ty idą z lewej, idą z lewej. Komando, komando, stracił nodze. Kurwa ten. No nie, biegamy. Pompują we mnie. Przecież jeden krab, ja pierdolę ten. Archer, ja biorę Archer. Wale w Archera, o kurwa. Nie, potrzebuję pomocy z Archerem. Kogo ty walisz? Kogo ty walisz? Archer wykończony, dobra. Blackjack, tak? Dobra, pięknie. Dobra, mamy kogoś na plecach. Tam chowamy to zwierzę. No dokładnie, dobra. Tylko poczekaj na mnie, poczekaj na mnie. Osłonię moje plecy, osłonię moje plecy. Najpierw, że jestem tylnym. Yo! Nie mogę utrzymać tempa. Reforming on you, commander. Będą coraz cięższe lądować też. No przecież ja to dałem radę. Trochę mi opalili. Bowden najbardziej wyłapał. We're on the move. Idą. Gdzie się wycofuje na ten następny? No po to, żeby wykorzystać swój zasięg, tak? Zeł. Wal z tego Centuriona. Centurion jest najbliżej. Porządnie uszkodzony jest. Walić z niego tymi LRM-ami, panowie. Ja się biorę za Jager Mecha z lewej.
Jagger ma jeszcze z trupem, śmieciem jest. Na tej osłonie bardziej prawą flankę. Coś tego Bowdena czy tam przywołanie się chowa. No ja mogę teraz się przejrzeć. I'm going to try and turn on the main power. Let's hope it still functions. Chcesz się wycofać bardziej do tyłu? Whatever you did, Rihanna, it worked. Ty, no, w sumie tutaj jest dobrze, bo tutaj do nich wchodzą jednym korytarzem. Defensive turret should be online now. I strongly suggest you make your way to the upper terrace and prepare for more incoming hostiles. Those turrets should help you hold them off. Looks like there's a couple of mech repair bays. Tutaj jest ten. Tutaj jest repair bay, dawaj. Naprawia się miał. Słyszysz? Tutaj z repair bay, gdzie właśnie my jesteśmy. Jak ja mam to uruchomić? Ten? Activate, jak mamy go aktywować? It's incredible, the sheer size of it alone, and the mechs. I've never seen anything like them. I'm going to head deeper into the structure. A schematic I found shows something massive at the heart of the facility. I want to check it out. All right, Rihanna, but don't take too long. From what Spears says, it looks like Comstar is going to throw everything they have at us this time. Ale się naprawiłem się, chodź teraz ten. Copy that. O, szybko, amunicja się zregenerowała. Dobra, po tej fali uciekamy na południe bardziej, tak? Weź wciśnij E. Wciśnij E. Kurwa, mi się zawiesiło na ekranie te. Hold A miał, wciśnij A. Nie mogę. Tak ja wyszedłem przecież. Bo ja wcisnąłem. To wciśnij teraz E. No naprawiłeś się czy nie? No to ja wyszedłem stąd, to teraz ty powinieneś normalnie naprawiać. Dobra. Dobra, ja się na siebie teraz tankuję trochę tam. Próbuj się naprawić jeszcze raz teraz. Jak ta fala się będzie kończyć. Nie możesz się naprawić? Poważnie? Dalej? Musisz wejść do środka, miał. No nie no, schowało się, no musisz wejść tu i aktywować, patrz. Widzisz? Strzelaj LRM-a mi w międzyczasie, jak tam jesteś, ok? Bo mi się kończą naboje ten. Target acquired. Myślałem, ale jednak nie. Target destroyed. Target acquired. We're on your target, Commander. Target destroyed. Target acquired. Focus fire on commander's target. Kurde. To udało się czy nie? To było to tylko LRM-y. Zignoruj go. Wal z tego tu klopka. Target acquired.
Dragon. Pozwólcie mi tankować teraz na siebie. Kurwa, MLG szatna. Rifleman, proszę. Dropships entering the upper atmosphere. I advise you fall back to higher ground. Take up position on the uppermost terrace. Check on that. Okay, copy. Nie możesz się ty naprawić, mówisz? To dziwne. Nic nie nawala. Weź przywołaj ich do siebie, niech uciekają. Positioning on you, commander. Dało mi 63 pociski. A masz kolejny repierbej, uciekaj do niego miał. Po twojej lewej, widzisz go czy nie? Commander, you're not going to believe what I just found. There's a memory core down here. I've downloaded the data, scrubbing the memory core itself as I went. System offline. Comstar won't get his hands on the data. That is, as long as we make it out of here without being captured. I'm on my way out now. You need to hold these bastards off just a little longer. Ostatnia fala pewnie. What's your ETA? I've got more enemies inbound. We need to evac ASAP. 5 minutes, Commander. I'll meet you at the dropship. Okay, copy. Ja naprawiłeś się? Powracaj tutaj na tamtą granicę. Słyszysz? Gdzie ty jesteś? This is it. We need to hold the line no matter what. No kurwa. Coś czuję, że mi się amunicja skończy, na nic się wszystko skończy. Zobaczcie, LRM-y, pompujcie w dźwignią. Firing on the commander's requested target. Pożyję. Highlander, kurde ten. Highlander ma otwarty taki CIA. Pięknie, to nie wiem czy wyruszono. Chyba sam raz na tak, chodzi są katapultane. Kurwa. Katapulta. Battlemaster. Ja walę w Battlemastera. Nie, katapulta. A, dobra, okej. On już nie żyje.
na jedną serię. Patrzą w katapultę, co się przebrnęła. Zły komunikat. Ja, nie, wycofajcie. Dziękować. Orion. Great job. Reactor breach. Back away. Cześć, z tyłu jak dobry wasze. Relocating to requested. Jedna minuta. I uciekamy stąd. Ostatnia fala. Mi zostało już. Relocated, commander. Zostało mi 45 naboi ogólnie w dwóch różnych systemach, więc wychodzę naprzeciwko ich. Nie, tak, teraz nie tego, co tam się dzieje. Widzę właśnie, bo oni idą od drugiej strony. Reposition successful, commander. No i to chyba już koniec. Idzie ten, jak on ma? Victor. Rihanna, what's your ETA? I Battlemaster. Almost there. 1 minute out. Walcie LRM-ami, dawajcie. We can't hold these assault mechs off much longer. Nie możesz walić wyrzutnią, masz przez zasięg. 700 metrów nie masz LRM-ami też. Co ty robisz? To, oni się nie ruszają. Spoko. Najpierw tego Battlemastera, okej? Okay? Ostatnia fala. Musi ewakuować tą. Great headshot. Clean kill. Headshot, ty to wtedy nie chodzi. Kurwa, emergency shutdown. O nie, za dużo. Uciekajcie stąd, uciekajcie. Ty jesteś bardziej mobilny teraz. Cutting it awfully close, eh, commander? Target. Hold on. It's time to turn and burn. Kurde, gra mi się jeszcze. Miam, tam się dobra. Yeah, they're looking into today, yeah? But they said that more than likely they will drop down the 2-meter bullshit or... Mythical, or...
5, to był 57, LRM 20, TTC, pięknie. Ale cyklopa. CP10 lat. Dragon. Ten to wszystko. ...2400 obrażeń, 12 mechów. Pięknie. Dobrze, że wziąłem tego. Czyli to będą możliwe, że odbudują wszystkie te roboty i te kurwa? Dzięki temu. Dobra, ja muszę kończyć. To nie wiem, pogadamy później. Powiesz mi, co mi minęło, okej? You know that when news of what happened here gets out, and it always does, one way or another, you're gonna become a legend. You mean we're going to become legend? This entire outfit. You got that right, mate. One for all and all for one, eh? The little merc outfit that could took on Comstar and kicked their ass. We're bloody legends already, you ask me. Fahad's right. We make a hell of a team. Speaking of team, Spears has been waiting for a chance to talk with us. I'll patch him through. Spears, I've got the commander here. Hey, Commander. Congratulations. That was some battle. I'm glad to see you made it out unharmed, for the most part, at least. You've come a long way since we first met. I had high hopes for you back then, being Nikolai's son and all. But you exceeded all my expectations. Can't think of another pilot or mercenary outfit I'd want to work with more. It's been a pleasure. I appreciate that, Spears. I wasn't sure about you in the beginning, to be honest, but you've proved a valuable ally. And more importantly, a good friend. Thank you. Rihanna, being in the field again after all these years, you didn't miss a beat. And the data you siphoned from the memory core before erasing it, the data we now have in our sole possession, that's all thanks to you. Well, I did have a little help. Indeed. We won't know exactly what we've gotten our hands on for a while yet, but I have no doubt that the data contains an untapped treasure trove. Extinct knowledge that could benefit the entire Inner Sphere for decades to come. I sure hope so. Commander, I know we haven't discussed anything formal yet, but with the permission of Rihanna and yourself, I'd like IE to take stewardship of the Core's data, to help ensure that it's safeguarded and handled the right way, and to make sure it ends up benefiting as many people as possible. Yourself and IE included, of course. Without question. I'm no saint, but I do have good intentions in this matter. We're all going to make a ton of C-bills with this discovery, Commander. That doesn't mean we can't accomplish a great deal of good in the process. When the time finally comes to share this information with the people, I intend to consult you and Rihanna every step of the way. Sounds good to me. Rihanna? You have my blessing, Sebastian. Good luck. Thank you both. And with that, I'll say goodbye for now. I'm sure our paths will cross again soon. Until then, take care of yourselves. Bit of a talker, that one, eh? A bit full of himself too, you ask me. So, Commander, that just leaves one piece of unfinished business. I expect you noticed what was painted on the blast doors that led to the interior of the base. The Red Star? Yeah, I noticed it. Didn't look close to as old as the facility itself. There's no question it shares some resemblance to the Star League crest, but it's different, unique. I've never seen it before. I don't think anyone has. No, I don't think so either.
Your father had the coordinates to this place. He journeyed from somewhere further out in the periphery to get here. Then, for the first time, he made his way into the inner sphere. Stashing a pristine Star League mech along the way. We're thinking the same thing, Rihanna. Thinking what exactly? I'm a bit lost here, mate. That my father descended from the people who followed General Kerensky. Blimey, mate. You mean the bloke who took the Star League Defense Forces, along with most of their tech, out of the inner sphere, never to be heard from again? That's right. I also think there's more of them out there. And that one day, they'll be coming back. Wouldn't that be a spectacle? But, until that happens, what's next for us, Commander? Well, we're not super rich yet, so it's business as usual, I guess. Time to line up some new contracts. Consider it done. All right then. Now that that's settled, gonna get back to work if you don't mind. Still plenty to do. Story of my bleeding life, eh? You know what they say, no rest for the wicked. Just one thing before I go, Gov. Might be a bit out of line here, so...